zapowiadająca galę Suzuki Boxing Night numer 18 tutaj właśnie w Oleśnicy. To chyba duże wydarzenie, jeżeli chodzi o miejsce. Tak, panie redaktorze, to jest bardzo duże wydarzenie dla naszego miasta, również dla naszego starostwa powiatowego. To jest reklama i naszego miasta, i naszego dużego powiatu. My tutaj bardzo promujemy rozwój sportu, jesteśmy bardzo przychylni. Oprócz wielu, wielu zadań, jakie realizujemy, to sport dla nas również jest bardzo ważny i będziemy wspierać go, i zarówno tą imprezę, jak i wiele innych wydarzeń sportowych, które tutaj w Oleśnicy, których w Oleśnicy jest dosyć dużo. No i ktoś, kto chce uprawiać sport w Oleśnicy, nie może narzekać, że nie ma takich możliwości. Tutaj bardzo było podkreślane, pan prezes Polskiego Związku Bokserskiego podkreślał, że rozmowy i współpraca była bardzo szybko udana, także szybko państwo doszli do porozumienia właśnie ze względu na ten dobro tego sportu, dobro boksu? Tak, szybkie decyzje, porozumienie, zgoda i wsparcie tej imprezy ze strony starostwa. No szczególnym tutaj takim tym wątkiem powodującym, że wyraziliśmy tak szybką chęć współpracy, współdziałania, to jest tutaj nasz olimpijczyk Wojtek Bartnik, który również jest i samorządowcem, pracuje również i społecznie, angażuje się w sprawy miasta. Także z wielką satysfakcją i dumą podeszliśmy do tego tematu i załatwiliśmy go pozytywnie. I tutaj też warto podkreślić, że właśnie to będzie benefis Wojtka Bartnika, czyli podkreślenie, ukoronowanie jego kariery. To taki dla niego pewnie będzie mocno wzruszający moment. Tak, zapewne dla niego będzie to wielkim wzruszeniem, ale i jest to człowiek, który wychowuje nowych sportowców, który promuje takie zasady walki fair play. No jest tutaj nieocenionym naszym oleśniczaninem.